za kółeczkiem ostrożnie. Bo autostopowiczów nie zabiera, autostopowiczki zabieraj. Wiadomo, wiadomo. Mam Olga. Retro oglądam najnowsza. Zaraz, kim ty jesteś? Nie jesteś morda. Niestety tak, tak, tak. To znowu Staszek. I hate that guy. Witam serdecznie moich widzów w kolejnym odcinku specjalnym Retrospekcji. Nietypowego programu poświęconego nietypowej recenzji amerykańskich klasycznych już dziś filmów. Jak dobrze wiecie, odcinki specjalne robimy na święta i inne nietypowe okazje, więc z racji tego, iż właśnie mamy teraz noc wszystkich świętych nazywaną również za oceanem Halloween, to nie mogło również zabraknąć filmu z tejże okazji. In fact, you might say it's boring. But that's the way we like it. A jaki film mógłby lepiej reprezentować to pełne bezdusznego konsumpcjonizmu i skomercjalizowane do granic możliwości amerykańskie święto niż produkcja pod dokładnie tym samym tytułem? What the fuck? Dokładnie. Włóżcie kciuki w gęby i zaciśnijcie zbieracze, bo mówimy tu o słynnym Halloween z roku 1978 w reżyserii samego Johna Carpentera. This guy is the fucking master. Tylko nie mylić z ultra zjebanym remake'iem i jego sequelem z lat 2007 i 2009. Wyreżyserowanych przez nieporadnego Roba Zombie, którego ktoś kiedyś, nie wiadomo czemu, ochrzcił mianem mistrza horroru, bo zrealizował mroczny teledysk. Jednak jak się okazało, niedługo później pełnometrażowy film fabularny jest nieco trudniejszy niż pierdolony wideoklip, więc niemal od razu wyszło szydło z worka i okazało się, że reżyserem jest nie najlepszym. Motherfucker. My bad.
A jeśli ja, Staszek, miałbym pokusić się o swoją subiektywną ocenę, za którą niektórzy pewnie będą mnie chcieli zlinczować, to powiedziałbym, że gość jest totalnym beztalenciem i nie ma zasranego pojęcia o kręceniu filmów, o czym świadczą chociażby zrealizowane przez niego arcydzieła. Dom tysiąca trupów. Jeżeli kogoś to przeraża, to mu współczuję. Jeżeli śmieszy, to współczuję jego rodzinie. Bękarty Diabła, sequel Domu Tysiąca Trupów. Paździerz, paździerz, paździerz. I jeszcze ta końcówka. As Albert Einstein once said. The Lords of Salem. Tym razem mimo udziału, uwaga, kilku aktorek, wyszedł obraz bardziej nietrafiony niż pełnometrażowa wersja Power Rangers. We need Ninja Megazord power now! Ninja Megazord power! Czy wspomniane przeze mnie już wcześniej dwie części Halloween, które zszokowały mnie bardziej niż pieprzone Sharknado. Poważnie. That's horseshit. No, it's the truth. No, that's horseshit. Whoa, oh, that is horseshit. Pełnie smaku uzupełnia udział jego nie mniej pozbawionej filmowego talentu żony, wciskanej na siłę jako główną aktorkę owych produkcji. Wydłużając na przykład w ten sposób udział pani, która w oryginale zagrała zaledwie 20 sekund do jakichś 47 minut w remake'u. Fuck you, bitch! Niektórzy jednak zaciekle bronią tego filmu, jak i jego twórcy. Że namaszczony przez Carpentera, że oryginalny itp. itd. Are you fucking kidding me? Excusez-moi. Nawet jeden z moich kolegów po fachu powiedział po seansie: a jak Michael stanął przy Lumisie, to miał ponad 2 metry wzrostu. Jako gloryfikacja bohatera. Kogo kurwa obchodzi jakaś gloryfikacja? Co wyście ćpali? To po prostu chujowy pomysł jakiegoś błazna. What a fucking idiot. PS. Gówno mnie obchodzi, przez kogo został namaszczony, zmacany czy zmolestowany. Słabsze filmy od niego robi tylko Szumiejko, więc z gościem musi być naprawdę kiepsko. Cock Rocket! Jednak w całej sprawie jest jeden pozytyw. Skoro film doczekał się remake'a, to musiał być naprawdę ciekawy. Zejdźmy więc na ziemię i zajmijmy się tym właściwym Halloween, za którego odpowiedzialna jest para, która wyraźnie zaznaczyła swą obecność w kinie grozy, czyli Deborah Hill i John Carpenter. To od tego filmu zaczęła się ich wielka kariera, a zarazem była to ich pierwsza kultowa produkcja, po której zyskali szacunek i stali się prawdziwymi osobistościami w tym gatunku filmowym. A sam film dźwignął podupadające wtedy kino grozy i stał się jednym z najlepszych wyników kasowych w historii światowej kinematografii. Jego akcja zaczyna się w Haddonfield w stanie Illinois w roku 1963, noc Halloween. 6-letni chłopczyk z mocnym fetyszem na wszelkiego rodzaju ostrza, Michael Myers, pozostawiony pod opieką siostry, brutalnie morduje ją tuż przed przyjazdem swoich rodziców. Mija 15 lat. Michael trafia do domu bez klamek. Dr. Loomis, psychiatra zajmujący się przez ostatnie lata Myersem, jedzie doń na kolejne spotkanie. Razem z towarzyszącą mu pielęgniarką przyjeżdżają jednak w momencie, w którym Michael po 15 latach udawania ludzkiego warzywa postanawia uciec. Akcja przenosi się z powrotem do Haddonfield, uroczego i spokojnego miasteczka pełnego domków jednorodzinnych, które zapomniało już o tragedii, jaka wydarzyła się tu przed laty. Zaczynając swój kolejny zwykły dzień, licealistka Lori Strode idzie do szkoły. Po drodze jednak, z polecenia rodziców, musi załatwić coś w opuszczonym domu Myersów. Los chce, że właśnie tym przykuje uwagę szaleńca, który z niewiadomych przyczyn wrócił na stare śmieci. Od tej pory Lori instynktownie czuje, że jest śledzona i podglądana, co wyraźnie wyprowadza z równowagi ułożoną i nieśmiałą dziewczynę. Całości nie pomaga też fakt ciągłej presji ze strony lepiej radzących sobie z chłopakami koleżanek, jak i ciężar codziennych obowiązków, takich jak pilnowanie nieznośnych bachorów. Do Haddonfield w ślad za Myersem przybywa jego zdesperowany psychiatra, który jako jedyny przeczuwa zbliżające się zło. Problem w tym, że to Halloween, więc szaleńców w maskach jest na ulicach więcej niż Fellini miał przydupasów i znalezienie psychopaty nie będzie takie proste.
Suspens z każdą chwilą stopniowo narasta, a dla Lori i jej znajomych nadchodzące i pełne specyficznej zabawy święto zmieni się w prawdziwy horror, kiedy zaatakuje ich szaleniec, którego motywów nie rozumiemy, który nie zna litości, przed którym nie ma ucieczki. Rozpoczyna się klasyczny pojedynek dobra ze złem w czystej postaci. To oczywiście nie koniec historii. Film zapoczątkował jedną z najdłuższych serii grozy w historii Hollywood. Powstało bowiem aż 7 sequeli i doczekał się 2 remake'ów. Holy shit! Powołał również do życia jednego z najbardziej rozpoznawalnych antybohaterów kina, bez którego tacy mordercy jak ci z Krzyku czy z Piątku 13 w ogóle by nie powstali, a inni mogą najzwyczajniej w świecie lizać mu pięty. Fucking hey! Hold on, one second. W kolejnych częściach Michael jest jak obcy. Wraca i wraca. I wraca. Może zaatakować każdego. Wszędzie. Zawsze. Zabija. Przebija. Nabija. Dobija. Dusi. Topi. Wiesza. Razi prądem. Obcina głowy. Podrzyna gardła. Skręca karki. Miażdży czaszki. Wbija strzykawki w oczy. Czy przybija ludzi do ścian za pomocą shotguna. Głowa od tego wszystkiego pęka. Za każdym razem, też zupełnie przypadkowo, udaje mu się również zdobyć dokładnie taki sam nóż, strój i maskę jak poprzednio. Ale jak to powiedział ktoś mądrzejszy ode mnie w jakimś kozackim filmie, jest cienka granica pomiędzy zbiegiem okoliczności a przeznaczeniem. It is your destiny. Jednak aby nie zniechęcać niezdecydowanych, a zarazem zachęcić do oglądania, muszę przyznać, że część druga z roku 1981, dziejąca się dokładnie tej samej nocy i kontynuująca bardzo wiernie fabułę z części pierwszej, czyli Halloween 2, jak i zrealizowany po 20 latach ze znamiennym tytułem Halloween 20 lat później, to bardzo dobre sequele, które oglądane pod rząd tworzą nam całkiem ciekawą i udaną trylogię, jakiej w kinie grozy próżno nam szukać. I can't find a single track. Just didn't make sense. Pora więc na kilku winnych całego zajścia. Donald Pleasence jako dr Sam Loomis. Ten gościu to prawdziwy kozak. Karierę aktorską drastycznie przerwał mu wybuch II wojny światowej, w której brał czynny udział. Zaciągnął się do RAF-u, czyli Królewskich Sił Powietrznych, i został zestrzelony nad terytorium Francji, a następnie przez rok był więziony przez Szwabów w obozie koncentracyjnym. Donald pokazał jednak, że ma jaja z angielskiej stali i po wojnie powrócił ze zdwojoną siłą do kochanej przez siebie profesji, a dzięki temu mogliśmy pokochać go i my, widzowie. Przez kilka dekad bowiem zagrał w bardzo wielu solidnych tytułach, dostojnie prezentując swój unikatowy warsztat. I'm a trained actor, man. I'm some fucking stunt monkey. Grał u Romka Polańskiego, Johna Sturgessa, Bezczelnego Lucasa, Richarda Fleischera, Eli Kazan, Johna Baddama, czy wielokrotnie u Johna Carpentera, którego stał się jednym z ulubionych aktorów. Nie! Najbardziej rozpoznawany jest jednak w roli doktora Loomisa, którą przyszło mu grać w 5 filmach. Nie! Kreacji, z której nie wyszedł aż do swej śmierci. Ostatni film z jego udziałem to właśnie 6 część Halloween, zadedykowany pamięci aktora. Panie i panowie, Donald Pleasence. Way to go, dude! Jamie Lee Curtis jako Laurie Strode. O niej mówiłem już w 6 odcinku. Scenariusz, reżyseria i muzyka John Carpenter. O nim mówiłem już w 6 odcinku. Produkcja Debra Hill. O niej mówiłem już w 6 odcinku. Scenografia Tommy Lee Wallace. O nim mówiłem już w 6 odcinku. Zdjęcia Dean Candy. No dobra, tu będzie nieco inaczej, bo o nim mówiłem w 12 odcinku. O nim powiedziałem wyczerpująco w 6 odcinku retrospekcji.
Jednym zdaniem, film cechuje się bardzo dobrą reżyserią, solidnie przygotowaną produkcją z kozackimi zdjęciami. Świetną i jak zawsze klimatyczną muzyką. Michael Myers, czy ty to czaisz? Bo ja to czaję. To Myers. Sprawnym montażem. Oraz niezłym aktorstwem. Czego niestety nie można powiedzieć o remake'ach. Jak i o sequelach. Film zrealizowany za zaledwie 300 kafli, który zarobił grube melony, a takich ludzi jak ja po prostu wychował i ukształtował ich gust filmowy. Polecam wersję reżyserską, choć jak traficie na tak zwany theatrical release, to nic się nie stanie. Bo kogo obchodzi to gówno, nie? I don't give a shit. Namawiam więc do obczajenia sobie Halloween z roku 1978, dokładając najlepiej do tego dwójkę oraz Halloween 20 lat później i zapraszam już niebawem, bądźcie cierpliwi, na kolejny odcinek retrospekcji, w którym zaprezentujemy film Kto wrobił Królika Rogera. Hejka. Niestety tak, to znowu Staszek. Witam was serdecznie. Jestem teraz dobrze do...